Poprzedni tuner nie mógł ogarnąć tematu softu. Za dużo by tu pisać, jakie były przypadłości łącznie z tą ostatnią modyfikacją. Wspomnę tylko, że auto spalało plus około 1,5 litra więcej na 100 km. Dodatkowo Jan napisał w ten sposób. W środku umieściłem kartkę z moimi spostrzeżeniami. Jedno jest pewne, wydłużyły się okresy pomiędzy wypaleniem filtra. Wypalanie filtra występuje pomiędzy... Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Peugeot Traveler, rok produkcji 2020, silnik 2.0 diesel, przebieg 72 800 km. Celem głównym odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Jan. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajduje się wyłącznie jedna próbka. Próbka oleju przepracowanego, kilka informacji znajduje się na etykiecie, reszta w szczegółach za chwilę. Warto zaznaczyć, że jest to drugi etap badań dla tego samochodu. Wyniki z pierwszego etapu znajdują się w odcinku numer 104. Badamy ten sam olej co w poprzednim etapie, dlatego wyniki dla oleju świeżego zostaną zaczerpnięte z poprzedniego etapu. Do samochodu zalany został olej Total Quartz i Neo First w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie był dodawany żaden dodatek do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 3900 km, czyli sporo mniej niż w poprzednim etapie. 50% eksploatacji to trasa, 50% miasto. Dominują odcinki z przedziału 10-20 km. Olej eksploatowany przez 2 miesiące, brak dolewek, brak płukanek. Tutaj jest różnica, ponieważ w pierwszym etapie niezbędna była dolewka w ilości 300 ml. Dodatkowo Jan napisał w ten sposób. W środku umieściłem kartkę z moimi spostrzeżeniami. Jedno jest pewne, wydłużyły się okresy pomiędzy wypaleniem filtra. Wypalanie filtra występuje pomiędzy 350 a 450 km, więc jest znacznie lepiej. Wygląda na to, że chip nie służy, w domyśle sadza, ale auto jest niestety wyraźnie słabsze, szczególnie przy wyższych prędkościach. Tuner mówił, żeby sprawdzić i ewentualnie można zdjąć dawkę. No i z tego co mówił, wywnioskowałem, że albo filtr, albo moc, chociaż tego wprost nie powiedział. Chyba, że nie zna się na Francuzach, jak na VAC, bo program on poprawiał. Poprzedni tuner nie mógł ogarnąć tematu softu. Za dużo by tu pisać, jakie były przypadłości łącznie z tą ostatnią modyfikacją. Wspomnę tylko, że auto spalało plus około 1,5 litra więcej na 100 km. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Zaczynamy bezpośrednio od badania oleju przepracowanego, ponieważ olej świeży był badany w poprzednim odcinku. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 47 mm kwadrat przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,4 mm kwadrat przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 190, a to oznacza, że jesteśmy w przedziale akceptowalnych zmian. Natomiast warto podkreślić, że po dużo niższym przebiegu otrzymano mocniejszą zmianę lepkości. Pytanie kluczowe, jaką rolę w odświeżeniu oleju odegrała dolewka z poprzedniego etapu? Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Wykonano go w oparciu o test Motor Check-up oraz bibułę, której możliwości są cały czas sprawdzane. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu.
celu ułatwienia porównania wyników dla dwóch etapów zrobiłem wspólny test dla próbki z pierwszego etapu oraz dla próbki z obecnego etapu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Analiza plamy oleju w oparciu o test oleju MCU wykazuje dość mocne zanieczyszczenie oleju. Porównując ten wynik do drugiego oleju, który będzie opisywany szczegółowo w kolejnym odcinku, wynik wyraźnie gorszy. Szczególnie niepokojące są te poszarpane granice między okręgiem wewnętrznym a strefą rozpraszania. Na bibule drugiej, gdzie porównano jakość badanych olejów z dwóch etapów razem i jeden koło drugiego, można doszukać się minimalnych różnic, ale nie są one jakoś szczególnie spektakularne. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom. Generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, otrzymano bardzo mocne potwierdzenie dokładności badania w podczerwieni. Zobaczcie, jak idealnie układa się widmo dla kolejnych etapów wraz z postępującą degradacją po przejechaniu kolejnych kilometrów. Widać wyraźnie proces postępującej degradacji. W pierwszej kolejności do podkreślenia jest różnica w poziomach sadzy, wyraźnie mniejsza dla próbki z drugiego etapu badań. Degradacja bazy olejowej oraz dodatków również wyraźnie mniejsza w obecnym etapie. Stopień sulfonowania oraz nitrooksydacji mniejszy około połowę w stosunku do poprzedniego etapu. Pozostaje zatem pytanie, co spowodowało mocniejszy spadek lepkości w tym etapie. Jedną z opcji jest rozcieńczenie paliwem. Na widmie w kilku miejscach faktycznie można doszukać się potwierdzenia dla takiego wniosku. Podsumowując, wydaje się, że sytuacja uległa poprawie w stosunku do poprzedniego etapu. Głównie mam na myśli niższe poziomy sadzy, natomiast wciąż nie ma jednoznacznych wskazań co do optymalnego okresu eksploatacji oleju w tym konkretnym przypadku. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę, koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników long life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!